Ja jestem tutaj. Nie wiem, co mam powiedzieć. Jestem tutaj sama, dlatego ściągnęłam maseczkę. W szpitalu trzeba mieć maseczkę. Miło by było, jakbym się teraz przespała. Chyba wszyscy wiemy, jak jest. Słuchajcie, no co się stało? Mam złamaną nogę w kostce. I to są aż 3 złamania. Robione zdjęcia. I teraz niedawno miałam robiony tomograf. I na razie nie wiem, co dalej. Mam założoną szynę. Nie wiem, czy to nawet jest gips. Nie wiem, co oni mi tu dokładnie założyli, ale jest ona usztywniona. Byłam w łazience już z moim wózeczkiem tutaj podstawionym, czy tam balkonikiem, czy jak to się tam nazywa, nie wiem. No, a ogólnie jak to się stało? To się stało na przedostatnim schodku. Jak mamy willę, nie? To wam pokazywałam te schody. To wejście takie, co jest tak dużo schodów. No to schodząc, nie wiem jak ja to zrobiłam, że położyłam nogę zamiast na jednym stopniu, to jakbym chciała 2 przekroczyć i mi się noga wygięła i po prostu jak usiadłam w tej pozycji, to tak siedziałam cały czas i czekałam, aż ktoś mi pomoże. Oczywiście Dawid się spisał i słuchajcie, tutaj dzwonił do tego pana, który tutaj się zajmuje tą willą. On jest bardzo, ale to bardzo pomocny. Dużo rzeczy nam tutaj podpowiedział, pomógł i on zadzwonił na pogotowie. I ogólnie przyjechało to dosyć szybko, można powiedzieć, bo chyba w przeciągu 40 minut, no nie chcę kłamać, ale tak dla mnie to była cała wieczność, nie? Ale tak myślę, że może 40 minut. Nie wiem, czy już mam obracać wszystko w żart. Nie wiem, próbuję się sama rozśmieszyć teraz, ale jadąc karetką, powiem wam, że ja myślałam, że to już koniec. Leżałam jak taka kłoda na tej desce takiej, bo mnie położyli na tej desce. Nie wiem, jak to się nazywa, także ja tutaj nie będę fachowo mówić. Wygląd karetki w środku był, no, gruby, powiem wam szczerze, gruby. Naprawdę gruby. Niemniej jednak szpital nie wygląda tak, jak ta karetka. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że Dawid tu jest, ale nie może do mnie wejść. I jeszcze, znaczy jest jeszcze wiele strasznych rzeczy, to to, że ja tak upadłam, że było bardzo duże prawdopodobieństwo, że mogłam złamać 2 nogi. Rozumiecie to? Ja po prostu nawet nie myślę o tym. I jeszcze jest jedna sytuacja taka, że na 100% czeka mnie operacja, jak wrócę do Polski. Jeszcze nie wiem, czy wyjdę ze szpitala i nie wiem, czy mnie nie będą operowali tutaj. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że Dawid tu jest, ale nie może do mnie wejść. I jeszcze, znaczy jest jeszcze wiele strasznych rzeczy, to to, że ja tak upadłam, że było bardzo duże prawdopodobieństwo, że mogłam złamać 2 nogi. Rozumiecie to? Ja po prostu nawet nie myślę o tym. I jeszcze jest jedna sytuacja taka, że na 100% czeka mnie operacja, jak wrócę do Polski. Jeszcze nie wiem, czy wyjdę ze szpitala i nie wiem, czy mnie nie będą operowali tutaj. Jest jakaś dobra wiadomość, a mianowicie taka, że prawdopodobnie wyjdę do domu, znaczy do hotelu. Dawid będzie musiał po mnie, no, przyjechać, nie? Dostałam tutaj już kulę i byłam na takiej sali, wiecie, rehabilitacyjnej, żeby zobaczyć, jak się chodzi o kulach i powiem wam, że ja tej podróży nie widzę. Po prostu ja tego nie widzę. Chodzenie o kulach to, wiadomo, wymaga bardzo dużej aktywności fizycznej. Można się szybko zmęczyć. Tu cię boli, tu się źle czujesz, tu jesteś słaby. I jak sobie pomyślę, po prostu, może już nawet nie chodzi mi o sam lot, wiecie, ale jeżeli sobie pomyślę o tym, nie wiem, co dalej mówiłam, chyba o tym, o kulach, że to wymaga dużego wysiłku i ja po prostu tego nie widzę, nie? Dawid tu z laurką, ja, wiecie, ja się nie mogę ruszyć, ja, nie daj Boże, jakby były jakieś schody do pokonania, to jest koniec. Dawid tam zgłaszał w liniach lotniczych, bo można poprosić o taką asystę,
z wózkiem inwalidzkim i podobno w tym dużym samolocie jest szansa, że będę mogła siedzieć na tym wózku, że jest takie coś i wtedy będę miała tą nogę uniesioną, bo muszę mieć ją uniesioną i za chwilę dostanę jakiś posiłek. Spałam tylko 2 godziny, no to jestem zmęczona. Nerwy do mnie chyba nigdy nie puszczą. No i przez to też jestem słaba, nie? Powiem wam, że chyba tabletki przeciwbólowe zaczynają puszczać. No. Mam nadzieję, że jak zjem posiłek, to się chociaż troszeczkę lepiej poczuję. Powiem wam, że jak na posiłek, to fajnie. Tu nie wiem, jakieś ciasteczko. No to nie dla mnie, wiecie, że ja słodkiego nie lubię. Ale kreweteczka z ryżem, zupka. No aż mi się chyba tak buzia zaczęła trochę cieszyć. Jak to mówią, człowiek jak poje, to od razu się lepiej robi. Tak ogólnie powiem wam, że obsługę, personel, na to wszystko, co tutaj jest, nie można złego słowa powiedzieć. Naprawdę działa to sprawnie. Wszystko jest okej, okay. Nie jest jakieś, nie wiem, zatofane czy coś takiego. Wszystko jest w porządku, ale do przykrycia na oddziale dostajecie taki duży, gruby ręcznik. Jest uśmiech na mojej twarzy, to znaczy, że nie jest źle. Nie oszukujmy się, bo jest strasznie. Dlatego, że w piątek rano mam umówioną operację w Polsce, także Jezus Maria, się tak boję, że masakra. Moja w sumie druga operacja w życiu. Pierwsza była na połamaną rękę tutaj, gdzie miałam wypadek samochodowy, ale nie z mojej winy. I teraz kolejne śrubki czekają mnie w nodze. Boże, żeby tylko wszystko było w porządku, się tak boję, że wy nie macie pojęcia. Kto oglądał filmy i pamięta, jak jakiś czas temu pojechałam wyrwać ósemkę i srałam w gacie. Uwierzcie mi, że jak macie ósemkę do wyrwania, to się nic nie bójcie. Bo tu świadomość, że tego i tego dnia kładziesz się na stół operacyjny, jest po prostu... Nie, po prostu nie, no, no nie, no jest, jest grubo. Ogólnie ubezpieczenie działa, wszystko jest w porządku. Wczoraj nastąpiła pomyłka, to znaczy wczoraj, to dzisiaj w nocy w sumie, jak przyjechałam i tam pokazywali nam świstki do zapłacenia, a dzisiaj mnie tyle razy przepraszali, że nastąpiła pomyłka, że o Matko Boska, no mówię wam, że jeny, no tak mnie przepraszali, tu i to nie jedna osoba, co chwilę ktoś przychodził, mnie przepraszał. Ja mówię, Matko Boska, nie? Najcudowniejsza wiadomość jest taka, że niedługo zobaczę Laurkę i Dawida, a można by powiedzieć, że dostanie się do Polski to jest pikuś, operacja to no nie jest pikuś, bo to jest strach. I jeszcze najgorsze w tym wszystkim jest to, co będzie później, nie? Bo muszę, żebym ja tylko, no nie będę mogła wstać, zająć się dzieckiem. Ja po prostu, ja nie wiem. No ja po prostu, ale nie myślę o tym na razie, wiecie? Na razie chcę dojechać do domu i być już po operacji. Chcę być w tym stanie, dokładnie już w tym punkcie. Dostałam przeciwbólowe i powiem wam, że jest okej. Naprawdę jest okej. No co, no, nie mogłabym być sobą, gdybym nie powiedziała, że może by się noga zwichnęła, no ale jak taka masa upadła, to się kosteczki połamały. Mam jeszcze jednego vloga, nagranego tutaj stąd, który był wczoraj, we wczorajszym dniu. Jak będę miała taki wigor i energię, to zmontuję go i po prostu go wrzucę. Oczywiście jak się będę źle czuła, to odpuszczę, ale tak jak wam mówię, mi to pozwoli tak jakoś umysłowo gdzieś tam nie myśleć, jakoś tak się oderwać i przygotować na podróż. Także nie miejcie mi za złe, jeżeli będę chciała wrzucić wam ostatni film z Tajlandii. Ale bez problemu dostanę tutaj wszystko. Zdjęcia tomografu, żeby wiadomo było, co robić. Dobra. Życzcie mi powodzenia. Nie, najgorszy to będzie ten lot i te kule. Żeby był, wiecie, jeden lot, wsiadasz, siedzisz, wysiadasz. A najgorsze jest to, że mamy 3 loty i jeszcze w Bangkoku mamy 5 godzin przesiadkę, ale chcemy tam wykupić taką lożę. To może na Instagramie będę wam relacjonować. Jak oczywiście będę się dobrze czuła.
Ja tego nie widzę. Ja nie widzę tego lotu. Nie daj Boże schody jakieś i ja z tymi kulami, z tą bolącą nogą. To jest ból niesamowity. Jezus. Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. A ja nawet nie zdążyłam na tych schodach podskoczyć. Dobra. Jeżeli macie ochotę i życzenie, to kciuk do góry. I subskrypcja. I widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.